Hej, cześć siemaneczko, z tej strony Mati z DJ, a dzisiaj będziemy grali sobie Valheima na update'cie Mistlands. Jest to nowy update, nie, chyba parę miesięcy temu wleciał, tak mi się wydaje. I też postanowiłem wrócić sobie trochę do mojego kanału na YouTubie, także to będzie taka pierwsza wstępna seria. Zobaczymy, ile tam mi się uda podziałać. Tu już mam stworzoną postać. I mam też stworzony seed. Już mam troszeczkę pierwszych kroków zrobionych, ale nie to, żebym zabił pierwszego bossa. Zrobiłem po to, aby trochę nie zanudzać, trochę żeby było po prostu inaczej niż na każdym innym gameplayu. Także myślę, że będziemy się dobrze bawić w Valheimie, w szczególności na nowym update'cie, który wprowadza krainę mgieł. Tak jak widzicie, mam tu już mały domek zrobiony i tutaj pierwsze jakby rzeczy, ale nadal nie mam tego za dużo. Dobrze. Co tu byśmy mogli zrobić? Moglibyśmy zupgrade'ować sobie na pewno na chopping block, aby móc więcej rzeczy robić, plus dodatkowo moglibyśmy pójść i sobie tak zrobić skrzynię jakąś po nasze rzeczy. Dobrze, czyli w takim razie pójdziemy i chyba narąbimy trochę drewna. Dosyć ciekawy save mi się zrobił, bo tutaj mam od razu ciemny las. I też tutaj jest dosyć fajna i dobra polana na właśnie zabawy z jedzeniem, a dosłownie z nekami, z nekerami. Nie no, takie zielone jaszczurki po prostu. Dobrze, no to chyba zaczniemy tutaj coś kopać. I zobaczymy, co tu nam się fajnego zrobi. Aha, no to też można tak. Właściwie możemy sobie zjeść tą. Op! No tak, i proszę bardzo, już pierwszy ćwierć. No ale to jest właśnie to. Dobrze, polecimy szybko, żeby się nam nic nie zdyspełniło, ale... O mój Boże. Właśnie tak się zastanawiałem, czy lecieć na prawo, czy na lewo. O, dobrze, że zapomniałem, że sobie zrobiłem łóżko, także nie musimy daleko się wracać. Ale ogólnie muszę przyznać, że bardzo, jak na wokselową grę, bo to jest taki powiedzmy voxel, Valheim jest bardzo ładny. Bardzo go lubię. Dobra. Dobra, pozbierajmy sobie trochę tego drewna, bo się przyda. Ja dzisiaj sobie na nowo zjemy tego, żeby nam trochę stamina podleciała. Okej, okay, zregenerowana, można więcej napieprzać. Dobra. Poszedł dziadyga jeden.
Od razu mogę zapowiedzieć, że na pewno nie będzie to content family friendly. I też najprawdopodobniej w tej serii będą do mnie dołączali jacyś znajomi, żeby sobie pograć razem. To jest dzik. Przydałoby się go zaciukać. O, dokładnie. Dałem mięso i skrawki skóry, bo tego potrzebujemy najbardziej. Mamy jakiś tom? Mamy dwa. No, to jest mało akurat. Dzisiaj tak fajnie sobie latamy bez gaci. Też by się przydało je zrobić. Dobrze, to zróbmy sobie skrzyneczkę. To jest przód skrzyneczki. I tu potrzebuję więcej flinta. Okej. Schowajmy sobie wszystko. Jak na razie. Weźmy w sumie to i weźmy sobie w sumie to. Dobra. No i właśnie. I tutaj sobie już będę mógł budować fajne rzeczy. Ale jak widzę, jeszcze trzeba pozbierać kamienia. Chciałbym się chociaż trochę przygotować do tego, do tej walki z Elknirem. Jednak najlepiej byłoby zrobić łuk. Bo łuk i zrobienie sobie strzał z ognia, w sensie podpalających strzał, jest chyba najlepszą metodą na niego, bo oczywiście pada, jak on z nim walczymy, bo to jest wiadomo. Musi być debuff, ale ogólnie jest łatwiej go zabić dzięki temu. No co potrzebujemy na krudło? Aha, potrzebujemy więcej. No dobra. To teraz sobie usmażmy. I w takim razie polecimy, zobaczymy, gdzieś tu może nam się uda. Szkoda, że jest taka mgła. Myślałem, że będzie ładniejsza pogoda, jak będę grał. No, jak widać. Musi być zawsze pod górkę. No. I teraz widzicie, że nam się bardzo dużo odkrywa. Poza tym mamy coś takiego jak cooking. Czyli mod pozwalający na ulepszenie gotowania, czyli po prostu mamy więcej jakby, znaczy nie więcej, ale po prostu za każdy level dostajemy jakiś tam upgrade, jeżeli chodzi o jedzenie, czyli po prostu będzie nam dawało więcej jakby tego, jak się to nazywało, życia lub staminy. No dobrze. Tutaj też to jest bardzo fajne i to jest też bardzo fajne. To są bardzo fajne mody na dekorowanie właśnie. Dobrze, ale teraz weźmy sobie maczugę i gdzieś tu była. Gdzieś tu był jelonek, jak słyszeliśmy. O, tu są. O. Pytanie, czy go dogonimy? Niestety chyba nie. Nie. Czyli musimy bardziej polować jednak na te. Właśnie to jest najlepsze, że jeżeli już mamy jak się to nazywało? Chodź tu!
No i teraz też dużo nowych rzeczy odblokowaliśmy. Jeżeli mamy łuk, to już praktycznie możemy sobie właśnie craftować te wszystkie rzeczy, bo bardzo łatwo idzie polować na łanie. Pójdźmy sobie tutaj trochę, popatrzymy, tu już jest ciemny las. O, i tu już doszliśmy do tego. Także nie mam niestety jak i co tutaj lecieć. Chociaż czysto teoretycznie mogę tutaj trochę spróbować. Zjedzmy sobie kolejną malinkę, czy tam truskawkę, whatever. O, bo tu już są właśnie. Łup. No i cóż, to by było na tyle. Szczerze powiem, że tylko w ostatniej sekundzie zauważyłem tego trolla. Ale dobra, szybko polecimy i odzyskamy nasze rzeczy. Że nie ma się co martwić. Dobrze wiedzieć, a że akurat mamy trolla. Znaczy, trolle są też bardzo dobre, jeżeli chodzi o na początku o rozwalanie drzew. Bo one naprawdę dają, jeżeli chodzi o tego, bardzo dużo drewna. Dobra, jak na razie nie mam żadnego jedzonka. O, w końcu się trochę przyjaśnia i bardzo dobrze, bo już miałem trochę dosyć tej mgły. O, tu mamy pełno dzików. Dobrze wiedzieć. Także zaraz się wrócimy tutaj i pozabijamy te świnie. Dosłownie. Dobra. Na trolla jak na razie nie mamy co. Troll jest podatny na piercing, także strzały tak samo bardzo dobrze jakby działają na niego. Dobrze, nie leci. Dobra. I teraz idziemy zabić sobie te świnie, bo potrzebujemy na właśnie łuk. I zrobimy sobie strzały trochę. Wiecie, w sumie mógłbym zrobić też sobie tego, ale... No, te świnie są... Nice. No mamy skrawków 3, no to nadal jesteśmy trochę za mało. Spróbujemy obejść tutaj tego, tylko weźmiemy sobie trochę flinta. Właśnie to mnie jedyne wkurza chyba w tej grze, że jeżeli kucamy, to tak samo po prostu nam stamina leci, co jest moim zdaniem bardzo głupie. O, super. Zabiliśmy akurat jelenia, co powinno nam dać poroże, ale niestety nie dało, także to jest trochę lekki smutek. Ale nic, mówi się trudno i żyje się dalej. Tu widzę kolejnego świniaka, który chętnie piśknę. O, dokładnie, dawać mi jego rzeczy. Tam idzie dwarf. Dwarfa nie chcemy jak na razie, żeby do nas podchodził. Jeżeli zabijemy Eknira, będzie bardzo łatwo już zdobywać surowce, dlatego że Eknir daje nam możliwość zrobienia kilofa z jego poroża. I to ten też kilof tak po prawdzie jest wystarczający. W sensie wystarcza na pewno na kopanie. Niektórzy mówią, że jest bardzo OP, ale z drugiej strony jest bardzo powolny i to jest jakby ten minus. Jeżeli jesteśmy na przykład w ruinach na bagnach, to jeszcze jest ok. Natomiast jeżeli jesteśmy w lesie, moim zdaniem lepszy jest
inny niż ten. Ok. Teraz co możemy zrobić? Możemy sobie zrobić czapkę ogólnie, ale ja chciałbym nadal krót boła, także nam brakuje jeszcze trochę. Hoł nie chcę. Mógłbym w sumie Flint Axa, dlatego że ma większy damage. I tak samo Shielda, ale też potrzebuję tego. No i tu teraz mamy dylemat. To na pewno będzie lepszy niż ten, niż to, co my mamy. Tak, żebyśmy musieli więcej po prostu, jak widzę, popolować. Dobrze. Czyli co, lecimy dalej polować dziki. Na to wygląda, że będzie dzikowy odcinek. W sumie chyba nawet już mam pomysł na nazwę pierwszego odcinka. Dziczne rozpoczęcie. Nie, ale tak na serio po prostu, no, jeżeli chcemy coś jakby polować, czy móc mieć możliwość polowania. Właśnie warto też blokować, tylko ja niestety nigdy nie wiem, kiedy ja mam blokować. W sensie to jest właśnie problem w grach, że ja... Ta animacja jest też bardzo... To nie jest blokowanie typu... Już jesteśmy zblokowani, tylko na przykład trwa, nie wiem, tam sekundę, dwie, coś takiego i zawsze mam z tym problem, jak to wytimingować. Ale do takiego zwykłego polowania to tam jest okej. A dzika sobie tam nie biorę, bo to nie ma jakby tak trochę sensu. A coś tu my mamy w ogóle? Nie, tu nie mamy nic. Ale ładny brzeg. Pytanie, czy jesteśmy na jakiejś małej wyspie, czy jesteśmy na gigantycznym tym. Też dobre pytanie. Właśnie też mnie boli to, że nie ma jakby takiego narzędzia do... W sensie ogólnie dziki i tak dalej można je oswajać, tylko że problemem jest to ich rozmnożenie, że to trwa po prostu bardzo długo i jest nieopłacalne. Jakby tego się też mi nie chce jakby zbytnio robić. Dlatego, że no, nie po to gram w grę o wikingach, żeby niby... Czajcie bardzo, że po prostu z porównaniem do innych rzeczy to po prostu to jakby rozmnażanie i tak dalej trwa za długo. To jest chyba tam parę dni czy coś takiego, co jest moim zdaniem głupie. Jeżeli weźmiemy... O, pszczoły tu akurat mamy. Mamy jedno drewienko. Przydałoby się więcej, aby móc zrobić... Chociaż w sumie, tutaj tak to leży. Właśnie chcę zniszczyć tutaj ten domek. Co pozwoli mi na mm.
dlatego właśnie, że nie zabrałem. O. To i teraz możemy takie coś zrobić. Czyli rozpieprzyć ten cały domek. I dzięki temu nie musimy się jakby truć z pszczołami. Bo jakby gniazdo się samo rozwala. Tak samo u nas mogą występować rajdy, w sensie w tej grze mogą występować rajdy na nasze ten. A i to też jest fajne, że jeżeli mamy. Tak, to możemy chyba sobie zobaczyć właśnie, co to nam daje. A bardziej czego nam nie daje. Okej, okay, fajne. Fajna polanka. To szkoda, że taka ze wzgórkiem. Właśnie tego mi brakuje w Valheimie tak trochę, że nie ma jakby takiej płaskiej, że można się osiedlić na spokojnie oczywiście. Chodzi mi o to. No. Jeden skrap, to jest bardzo słabo. Tych nie chcemy rzeczy. Dobra. Super. Okej. Okay. I to też jest bardzo łatwe sobie rozwalać po prostu tam domki, żeby odzyskiwać drewno. Dzięki temu mamy bardzo dużo drewna. Jak widzicie. Teraz muszę patrzeć, żebym nie był przeciążony, bo mamy już 187. Dostaliśmy jedno to, jedno to. O, są kolejne dziki. Super. Nie wiem, po co są te trofea, skoro i tak ich nigdzie praktycznie się nie używa. A nie pamiętam ani jednego craftingu, w którym bym ich użył. No oprócz oczywiście, żeby było na ścianę. Żeby można było sobie po prostu trofeum zamontować na ścianę, ale to tyle. Dobra, zobaczymy, może coś tu jest. Nic tu nie widzę. No dobra, no to chyba w takim razie będziemy się cofali do domku. Może nam się uda. Okej, okay, te dziki się na sobie zespełniły. Także okejka. Tak samo gwiazdki oznaczają silniejsze dziki, czyli ogólnie silniejszych przeciwników. No, a łanie niestety już mi uciekają. Albo i nie. Nie, niestety uciekły. Trudno, szkoda. A matka mówiła, nigdy nie chodź sam po lesie. W nocy. Dobra, kolejna ta. Potrzebuję.
Świetnie. Dobra. Pójdźmy, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Czy jest? Nie. Chyba nie, bo powinno być tu. Nie, nie mamy żadnej skrzyni tutaj. Właśnie też są bardzo fajne pięści. W szczególności, że chyba jest jeden pancerz, który właśnie polega na tym, że mamy jakby polega po prostu na biciu się rękami. A jeżeli tutaj widzicie taki timer, to jest po prostu z jakby moda. Nie pamiętam, czy to jest Plant Everything albo Augi, ale chyba Plant Everything. No bo Plant Everything polega po prostu na tym, że możemy wszystko plantować sobie, co chcemy, tak? Czyli nie wiem. Chciałem powiedzieć serca wrogów, tak? Czyli nie wiem, na przykład powiedzmy marchewkę, ziemniaki, wiadomo, o co chodzi. Po prostu to wszystko możemy plantować. O, czemu mi uciekasz? Nie uciekaj ode mnie. Masz w dupę. Poza tym mamy jeszcze jedną pochodnię, ale tej jednej pochodni nie potrzebujemy. No, oczywiście, musiał być grayling, nagle z dupy wyjść. All travel and bear witness to my warning. We are many who have come before you, carried here by Odin will to do his work. The path ahead is hard and dangerous. Danger is great. If you hold your life dear, keep to these meadows and make your dwelling away from the trees. Fear the Horned One and the creatures he will send against you. Horned One, czyli po prostu ducha lasu, jakby. To jest, jak dobrze pamiętam. A nie, przepraszam, to on mówi właśnie o tym, o Elkierze, czyli wielkim tym. Wielkim jelonku. Natomiast ja pamiętam jeszcze, jest jeszcze właśnie ten dziad borowy wielki. Wiem, że jak jeszcze grałem, był Blob, był Wiverna i był Jolung. Na Plainsach. No i ja jeszcze z narzeczą dużo lataliśmy na tak jak mamy mapę, to na Farlancy tutaj na dół, aby sobie surtlingi trochę poekspi, bo tam się bardzo dużo ich respi jest. Chyba najłatwiejsze, co może być. O, pouciekało mi. No nic, trudno. Tak samo, jeżeli, bo oczywiście już oglądacie już to parę minut, tak podejrzewam. No to moja rozdziałka to nie jest coś małego, bo to jest 2580 na 1080p. Także nie jest to małe. Zobaczymy, jak ten materiał wyjdzie. Podejrzewam, że nie chcę, żeby po prostu chodził w jakichś tam mizernych klatkach. I to dlatego. Ale dobrze, zróbmy sobie w końcu łuk, który się przyda. I wydaje mi się, że moglibyśmy sobie zrobić chociaż Nordpancy i tego. Bo może to armora nie ma dużo, ale daje dużo durability.
A może bardziej nie durability, a po prostu plusów typu właśnie bieganie i tak dalej. No, też wyglądamy fajnie. No dobra, co to jeszcze możemy zrobić? Na pewno chyba zrobię sobie chyba Wood Shielda. O, ale mogłem wybrać style. No to dobra, trudno, zapomniałem, że można wybierać to pomiędzy tam paru stylów. Styli? Chyba tak się to powinno mówić. Dobrze, będziemy mogli sobie zmienić w końcu ten, co pozwoli nam na lepsze, na łatwiejsze robienie rzeczy. Tak, wiem, że tarcza pozwala mi na blokowanie incoming damage'a. Dobrze. I w sumie... A, kurna, nadal brakuje mi tego i tego. Ale chyba mogę zrobić to. Tak, mogę. Mamy tu jeszcze pszczółkę w ogóle? Nie, w tym nie mamy pszczółki. Niestety. No dobra, czyli musimy jeszcze polecieć na chwilę na dół i pozbierać trochę tego, ale najpierw jeszcze zrobimy pszczółki. Pszczółki są bardzo przydatne, bo dają nam miodzio. A miodzik był w czasach wikingów wykorzystywany do robienia miodów. A miody są bardzo przydatne, bo jest to jakby w swój sposób alchemia. Czyli na przykład miód odporności na zimno, na... truciznę, także jest to bardzo, ale to bardzo przydatne. A tak oświecające słońce, tak, oślepiające słońce. Kurna, no 6 mam, czyli 7 by było z tym. Kurna, no potrzebuję więcej. Halo. Właśnie, tak samo jest jeszcze ten łowienie, ale łowienie nigdy nie umiałem ogarnąć w tej grze, w sensie wiem, że się da. I wiem, że na pewno ryby są bardzo dobre, ale nie wiem, jak jest ten. Dobra, ile mamy? Mamy 8, czyli powinno ze spokojem starczyć. Weźmy sobie tego i przyspieszymy sobie trochę ten. I tak samo jak zobaczycie teraz na moje buffy, mamy aktywne buffy, bla bla bla. I mamy coś jeszcze tutaj takiego, czyli za set trzech części mamy Run, Stamina Usage, Health Regen i Stamina Regen plus 5%, czyli za wszystko to dostajemy plus 5%. Ale że niestety nie mamy wystarczającej ilości. No kurna, przydałoby się teraz. Dobrze, sobie zróbmy tak, tak i to tu. Miodzik się tu robi. To sobie ponaprawiajmy. Hopla. O, i jak widzicie, możemy sobie teraz zrobić na przykład letter. Letter helmet. Albo wielką pałkę. Ale raczej chciałbym tego noble. Czyli by potrzebujemy tylko jednego skrawku. Fire, Flint, Mace. Aha, czyli to Flint, Mace, a potrzebujemy Fox Pelta. To jest ciekawe. Flint, Spear, Simple Backpack. I tych. Ze zwykłego drewna można sobie porobić tam. Natomiast jeżeli mamy używać, wolałbym jednakowoż je schować. Tego nie potrzebujemy. To możemy wsadzić tu.
Dobra, czyli jednego dzika musimy upolować tylko i będziemy mogli sobie zrobić cały set. A myślę, że też się przyda z prostego powodu. Właśnie, spróbujmy sobie. O! Właśnie sobie zrobiłem też tak, że mam Better Archery, który moim zdaniem jest bardzo fajnym modem, bo poprawia bardzo dużo mechanik związanych z strzelaniem z łuku. I widzicie, jak teraz mogę łatwo sobie już zdobywać po prostu jedzenie i tę skórę, co jest bardzo, ale to bardzo przydatne. No kurde, ale się nie zespełnił żaden ten, no szkoda. Ja, bo nie mamy tutaj żadnego dzika. No, chodź tu dziku, bo chciałbym zakończyć odcinek robiąc już cały set i... żegnając się z wami. O. Właśnie mam też na lisa, o. Mamy. Tak, martwię się. O, a jak zabijamy to, dostajemy pióra. I tak samo, jeżeli zabijemy, możemy sobie podnosić strzały. Znaczy, jeżeli się strzała odbije. To jest też moim zdaniem bardzo fajną mechaniką. Bo nie marnujemy strzału. No dobra, to chodźmy. Tadam! Nie bardzo lubię to, strzelanie z łuku. Tylko właśnie nie wiem. Okej. No bo forehand. Bo niestety już na tego nam nie starczy dokładnie, bo tutaj potrzeba tego i tego. No to co? Myślę, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć dzwoneczek, aby nie ominęły was najnowsze materiały. I cóż. I widzimy się w kolejnym odcinku z Valheima. Z tej strony mówił do was Matis the DJ. Elo!